Dzień dobry, Dynasty Bar, serdecznie w recenzji najnowszych perfum marki Jean Paul Gaultier. Jest damska premiera, Divine, czyli boski Jean Paul Gaultier. Chciałem przetestować te perfumy bardzo, gdyż widziałem, że zbierają naprawdę pochlebne opinie, plus tworzył je Quentin Bish, czyli perfumiarz, którego twory bardzo, bardzo lubię. Wydaje mi się, że są coraz bardziej popularny w mainstreamie, coraz więcej kompozycji tworzy i naprawdę dobrze mu to wychodzi. Także byłem bardzo ciekawy. Słyszałem też natomiast opinię, że jest to zapach całkiem trudny i skręcający w stronę niszy zapachowo. Właśnie eksplorując takie terytoria niszowe. Także tym bardziej, tym chętniej podchodziłem do testów. Psikam na skórę i faktycznie jest wow. Co dominuje, to na pewno wanilia i białe kwiaty, więc raczej tak mainstreamowo, ale do tego dochodzi nuta morska, z tym, że ta nuta morska jest taka bardzo... Właśnie ta nuta morska jest taka w klimacie niszowym, taka... kojarząca mi się trochę nawet z Secrétions Magnifiques od Etat Libre d'Orange. Może ktoś z was kojarzy te perfumy, perfumy mające pachnieć jak różne wydzieliny ludzkie. I tu była też taka nuta właśnie nieco fizjologiczno-metaliczno-wodorostowa, która mi osobiście bardzo tu pasowała i nadawała świetnego klimatu tym perfumom, natomiast wierzę, że dla wielu osób będzie ona nie do przejścia. Do tego nuty takie świeże, jakby arbuzowo-ogórkowe. No i właśnie to jest bardzo ciekawe połączenie, takie nuty bardzo, bardzo świeże, słone, morskie, wręcz naturalistycznie morskie, arbuzowe, bardzo takie właśnie świeże, musujące w połączeniu z takimi bardzo słodkimi, kremowymi, otulonymi wanilią, białymi kwiatami, bardzo takimi kremowymi, gładkimi. Fajny kontrast się wytworzył między tymi właśnie składnikami i według mnie gra to tu bardzo, bardzo świetnie. Co tu wyczuwałem również przez długi czas trwania tych perfum, to również kunutę aromatu winogronowego. Tak mi się to skojarzyło winogronowo. Nie wiem, skąd to się wzięło, znaczy mam podejrzenia z jakich składników, ale też nie będę może rzucał nazwami składników, bo nikogo to nie interesuje, ale właśnie taka nuta aromatu winogronowego tutaj przez mój nosek była wyczuwalna i bardzo, bardzo mi to pasowało. Baza była taka no, przyjemna, nieco słono-białokwiatowo-waniliowa. Właściwie zapach nie zmieniał się jakoś specjalnie w czasie, po prostu się wygładzał, wyłagadzał. Także, no, tyle. Dobra, przejdźmy do oceny za tym, czy mi się podoba. Zdecydowanie mi się podoba. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo doceniam tę kompozycję. 2 punkty. Czy pachnie oryginalnie? Zdecydowanie tak. 2 punkty. Czy ma odpowiednie parametry? Tak. Są bardzo dobre. Trwa jakieś 8-9 godzin na mojej skórze. Tyle wytrzymywał. Projekcja była całkiem wyraźna przez pierwsze nawet 2-3 godziny. Potem, no ogólnie, dobra była. No, wyczuwalny był naprawdę przez długi czas. Myślę, że nikt na parametry tego zapachu narzekał nie będzie. 2 punkty. Jakość kompozycji. Kompozycja niesamowicie oryginalna, bardzo dobrze zmieszana i w ogóle. Natomiast co mi trochę nie pasowało, to ta baza w tych perfumach. W sensie, no była już taka troszkę bardziej typowa niż te... niż to otwarcie i serce. Natomiast no, nie będę tutaj wymyślał. Dałbym 1,5, ale myślę, że za samą kompozycję, za samo stworzenie czegoś takiego, za tak dopracowaną kompozycję, wydaje mi się, że 2 punkty się należą. No. Jeśli chodzi zaś o stosunek ceny do jakości, to wydaje mi się, że no póki co jest drogo. Jest naprawdę drogo w oficjalnej dystrybucji. On kosztuje 730 zł za 100 ml. W Notino jest troszkę taniej, bo 688 za 100 ml, natomiast nie sądzę, aby szybko zszedł poniżej 500 zł. Także dużo, dużo, naprawdę, naprawdę dużo. Dobra, jeden punkt niech ma łącznie 9 na 10. Świetna kompozycja, dopracowana, przemyślana. Myślę, że każdy powinien ją poznać. No ale jest na pewno kompozycja taka bardzo polaryzująca. Myślę, że love or hate, nic pomiędzy. No nic, na pewno warto sprawdzić, po prostu lećcie do perfumerii i testujcie, bo to wyjątkowe pachnidło. Tyle ode mnie, jeśli znacie to pachnidło, dajcie znać w komentarzu, bo jestem jak zawsze bardzo ciekawy waszych opinii, dzięki i pa.